Dzień dobry Państwu, Telewizja Przemysłowa Giełda Poznań. Tak jak od samego początku, drodzy Państwo, tutaj wskazywaliśmy pewne kierunki, drodzy Państwo, tak tym samym tutaj kierunki nauki, kierunki rozwojowe są, drodzy Państwo, oczywiście zauważalne i, że tak powiem, zbieżne po prostu, drodzy Państwo. Ale rozbieżność również występuje i ta rozbieżność jest ważniejsza, dlatego że najważniejsza jest wolność, drodzy Państwo. Wolność, technologia, najważniejsze, najwyżej jest marketing, drodzy Państwo. I tutaj akurat przechodzimy, drodzy Państwo, jeszcze o kilka stopni po prostu, drodzy Państwo, na lepsze, więc tak naprawdę wyżej. A wyżej to są, drodzy Państwo, oczywiście fundacje. I tutaj fundacje o charakterze, drodzy Państwo, ekonomicznym i wychodzące poza tę ekonomię. Tutaj tak naprawdę, drodzy Państwo, warto jest zwrócić uwagę na to, że, drodzy Państwo, tak naprawdę szybki postęp technologiczny. Można również robić oczywiście szybkie skoki technologiczne. Ja to polecam, dlatego że wyniki po prostu są najważniejsze. Pokazuje się wyniki i nie tylko wyniki, drodzy Państwo. Ja mam tutaj na myśli oczywiście te rozbieżności, które, drodzy Państwo, są tak naprawdę, drodzy Państwo, właśnie rozumiane. I są pokazywane i przekazywane przede wszystkim jako wolność, drodzy Państwo. A tutaj akurat myśl naukowa i myśl uniwersytecka jest, drodzy Państwo, cały czas tak naprawdę, drodzy Państwo, najważniejsza, więc myśl jest najważniejsza. A zatem myśl, technologia, drodzy Państwo, i wyniki. Więc tutaj akurat można pokazać ten rozwój technologiczny i można też pokazać, drodzy Państwo, skok technologiczny. No, akurat, drodzy Państwo, operowanie, drodzy Państwo, tutaj mówię o naukach społecznych, już i dodawanie kilku fundacji jest, drodzy Państwo, nie tylko prestiżem. Proszę nie mylić tego z filantropią. Bądź co bądź, ale, drodzy Państwo, jest to wszystko tak naprawdę dodane na, drodzy Państwo, właśnie zapleczu lub przedpleczu, drodzy Państwo, funduszowym. Więc fundusze są najważniejsze, drodzy Państwo. A tak naprawdę jeszcze do tego dochodzi, drodzy Państwo, cała ta nasza praca, która jest, drodzy Państwo, pokazana i, że tak powiem, uwieńczona, drodzy Państwo, właśnie skokami technologicznymi. Więc oprócz tego rozrastania się i rozwoju technologicznego, na rozrastaniu się wielkich miast są jeszcze skoki technologiczne, drodzy Państwo. I Europa takie skoki technologiczne, drodzy Państwo, historycznie oczywiście zapoczątkowała. Ameryka jest bardzo dobrym przykładem, Stany Zjednoczone właśnie na skok technologiczny. Donald Trump jest, drodzy Państwo, namawiany, prezydent Ameryki, na, drodzy Państwo, właśnie dokonanie takich, zrobienie takich skoków technologicznych, ale tak jak widać, Donald Trump zajmuje się tymi skokami technologicznymi, drodzy Państwo, tak naprawdę dodatkowo. Poznań, Szczecinek, inne miasta, Polska, drodzy Państwo, powinny i muszą mieć takie skoki właśnie technologiczne, drodzy Państwo. I tutaj akurat jest to, drodzy Państwo, tak naprawdę na Europie zauważane, szczerze powiedziawszy, najwyraźniej, dlatego że to wszystko można jeszcze, drodzy Państwo, oczywiście wyeksponować, więc można to pokazać, można to jeszcze, drodzy Państwo, wyeksponować i można, drodzy Państwo, to jeszcze oczywiście rozbudowywać. Więc tutaj Instytutów Budownictwa, drodzy Państwo, może być naprawdę bardzo, drodzy Państwo, bardzo wiele i miło by było, gdyby tak naprawdę to każde miasto posiadało takie właśnie, drodzy Państwo, przedplecze właśnie budownictwa, wyeksponowany Instytut, drodzy Państwo, Budownictwa. Wtedy większe miasta i wielkie miasta byłyby tak naprawdę, drodzy Państwo,
szczerze powiedziawszy, rozwinięte tutaj, jeżeli chodzi o tę politykę socjalną. Więc tutaj polityka socjalna, a ten neoliberalizm, warto jest zwrócić uwagę na tę politykę, drodzy Państwo, socjalną, gdzie polityka społeczna, drodzy Państwo, to jest zupełnie coś innego, szczerze powiedziawszy. A drodzy Państwo, mam tutaj na myśli jeszcze dodatkowo właśnie rozbudowywanie już tych interesów, które są tak naprawdę kwintesencją, drodzy Państwo, zamożności i lepszego dobrobytu na wielkich miastach i nie tylko na wielkich miastach oczywiście. Tak jak jest, że miasto wojewódzkie tak naprawdę wykracza poza, drodzy Państwo, te szablony miast wojewódzkich, szablonowe programy, szablonowe też, drodzy Państwo, dołożenia tego na miastach wojewódzkich, tak tym samym, drodzy Państwo, na innych miastach, na większych miastach już są pewne, drodzy Państwo, właśnie marginalne, zaaranżowane, drodzy Państwo, technologie, które są na wielkich miastach. I teraz, drodzy Państwo, rozmowa zaczyna się tak naprawdę od tych największych miast. Więc tutaj akurat bardzo ważne jest, drodzy Państwo, podróżowanie, bardzo ważne są, drodzy Państwo, zakupy, shopping, drodzy Państwo, i bardzo ważne jest oczywiście przywożenie tych towarów, dlatego że lepszy jest właśnie ten tak zwany proces właśnie poprawiania dobrobytu, drodzy Państwo. No, co jeszcze tutaj jest bardzo ważne, drodzy Państwo? Żeby nie zajmować się tylko i wyłącznie właśnie w ramach tej polityki socjalnej właśnie kwestią, drodzy Państwo, tych takich sumptów, drodzy Państwo, socjologicznych. Dlatego, że to jest charakterystyczne już na średnich miastach, a na wielkich miastach, drodzy Państwo, to wszystko jest oczywiście usytuowane i polepszone, drodzy Państwo, więc akurat tutaj bardzo ważne, oprócz oczywiście wykształcenia, są jeszcze, drodzy Państwo, kwestie właśnie kultury, która jest na mieście. Jedne miasta mają kilka kin, inne miasta mają, drodzy Państwo, jedne kino, inne miasta mają wiele kin, wiele teatrów, drodzy Państwo, wiele kabaretów, wiele, drodzy Państwo, grup teatralnych, wiele, drodzy Państwo, studiów filmowych i wiele, drodzy Państwo, jeszcze miejsc, w których można te wszystkie towary, drodzy Państwo, oczywiście, razem z biletami oczywiście, lub osobno oczywiście, tak, kupić. I teraz, drodzy Państwo, bardzo tutaj akurat łatwo jest zwrócić uwagę na to, że to mogłoby być dodatkowe, ale nie, drodzy Państwo. To są towary, które są potrzebne. Człowiek ma taką naturę, że chce mieszkać w Europie i w Ameryce, tak? A, drodzy Państwo, ma też taką naturę właśnie, że ten dobrobyt jest właśnie coraz lepszy. Więc trzeba te mechanizmy, drodzy Państwo, społeczne, tak rozwinąć i tak pobudzić, ażeby to wszystko było zrobione szybciej. I wtedy te skoki, tak jak mówię, rozwijanie się wielkich miast, rozwijanie się technologii, fundacje, skoki technologiczne i te skoki technologiczne, drodzy Państwo, są już tak naprawdę kwestią tego, ile, drodzy Państwo, będziemy mogli tak naprawdę na golach, tak, czyli, że tak powiem, na targetingach, powiększyć naszą sprzedaż, drodzy Państwo. I tutaj akurat jest te poprawianie, coraz lepsze polepszanie się, drodzy Państwo, i podwyższanie oczywiście poziomu dobrobytu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc warto jest, drodzy Państwo, mieć kluby sportowe w pierwszej lidze. Warto jest zadbać o wszystkie, drodzy Państwo, kwestie takie jak media. Warto jest zadbać o wszystkie kwestie cywilizacyjne. Warto jest mieć instytuty naukowe, które są tak naprawdę charakterystyczne i dostępne dla miast, które są nazywane i są wielkimi miastami.
I warto jeszcze jest założyć własną gospodarkę i dodatkowo gospodarność i dodatkowo kapitał. I wtedy, drodzy Państwo, wychodzimy, drodzy Państwo, kreowania i, drodzy Państwo, powiększania właśnie dodatkowych rynków. Tutaj mówię na przykład, drodzy Państwo, eksport, który jest oczywiście większy niż import, oczywiście, to się rozumie samo przez się. I drodzy Państwo, oprócz tego jeszcze właśnie turystyka, drodzy Państwo, polityka socjalna, drodzy Państwo, mówimy tutaj też o luksusach i jeszcze, drodzy Państwo, oczywiście wszystkie migracje, drodzy Państwo, tak naprawdę sportowe. To po pierwsze. Natomiast po drugie, tutaj budowanie wielkich miast tak naprawdę wiąże się, mamy już te technologie budowania wieżowców oczywiście, mam nadzieję, że to jest zauważone, tak jak pokazuje się wyniki, tak też często pokazuje się właśnie coś więcej i dalej niż wyniki. Więc tutaj nie tylko prezentacje oczywiście, drodzy Państwo, i też nie tylko, drodzy Państwo, założenia, drodzy Państwo, polityki, że tak powiem, regionalnej, ale warto jest tak naprawdę, drodzy Państwo, bardzo ambitnie, z aspiracjami, też, drodzy Państwo, oczywiście z wynikami i też dżentelmeńsko interesować się właśnie wielkimi, drodzy Państwo, miastami, więc tutaj akurat to wszystko się różni od tych właśnie kwestii, które są czystą, drodzy Państwo, esencją, źródłem, drodzy Państwo, demokracji na wielkich miastach, na większych miastach, na średnich miastach. A drodzy Państwo, tutaj już można powiedzieć, że wszystko jest zrobione przez człowieka. Oczywiście natura ma, tak jak widać, wiele, drodzy Państwo, twarzy, są żywioły i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale wtedy, kiedy planeta jest, drodzy Państwo, zaaranżowana, wtedy można mówić śmiało o, drodzy Państwo, pozyskiwaniu klientów dzięki, drodzy Państwo, powiększanemu popytowi. I ja o tym właśnie chciałem mówić. To jest po drugie właśnie, drodzy Państwo. Oczywiście po trzecie kwestia komunikacji. No to oczywiście samochody. Tutaj miasta akurat mają opcję produkowania, wytwarzania, dysponowania takimi samochodami. Więc tutaj, jeżeli chodzi akurat o dobrobyt, komunikację i jeszcze transport, to jest wszystko, no, tak naprawdę od lat 80. to jest bardzo, bardzo dobrze te kwestie są uregulowane w praktyce. I jeszcze do tego chcę dodać właśnie lotniska, które tak naprawdę oprócz doświadczeń, drodzy Państwo, imperialnych, mają również doświadczenia, drodzy Państwo, jeszcze społeczne, ale tutaj jest społeczeństwo, drodzy Państwo, rozwinięte i Polska jest takim właśnie państwem rozwiniętym, dlatego że są miasta rozwinięte, drodzy Państwo, i to jest po czwarte właśnie, drodzy Państwo. I to rozwinięcie właśnie jest, drodzy Państwo, tak naprawdę nakręcane, więc jest pobudzane między innymi przez katedry naukowe, ale również, drodzy Państwo, przez podaż. I często ta podaż jest bardziej dominująca niż katedry naukowe, drodzy Państwo, dlatego że tutaj akurat katedry mają pewną wolność demokracji wytwórczej i przetwórczej, a podaż, drodzy Państwo, jest powiązana właśnie z marketingiem, z ekonomią, z ekologią też oczywiście również i też, drodzy Państwo, właśnie z przetwórstwem. I drodzy Państwo, dlatego że są wyniki, są gole, są targetingi, są poziomy oczywiście i standardy oczywiście obsługi klienta i jeszcze dodatkowo, drodzy Państwo, tak jak widać, jest jeszcze wolność. Więc po piąte, drodzy Państwo, wolność. I tutaj, jeżeli wolność jest po pierwsze, no to się rozumie oczywiście, ale teraz mówimy, że po piąte, no to, drodzy Państwo, wielkie miasto jest, drodzy Państwo, niezależną tak naprawdę, drodzy Państwo, bytową gałęzią gospodarki. I wtedy ta gospodarka
i ta gospodarność są sumarycznie. One się oczywiście sumują więcej niż sumują, dlatego że to jest biznes, drodzy Państwo. Więc one są sumarycznie, drodzy Państwo, nie ciałami, a drodzy Państwo, przedmiotami wytwarzania, drodzy Państwo, właśnie gospodarki kontynentalnej, światowej i, drodzy Państwo, jeszcze wytwarzania lepszego dobrobytu. Dlatego, że na tym polega, drodzy Państwo, właśnie sprzedaż bezpośrednia i ta praca i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Telewizja Przemysłowa, Giełda Poznań, dr Fryderyk, do widzenia Państwu.